Witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cedr, tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj będziemy robić, bo nie gotować, ale robić deser truskawkowy na pełnię truskawkowego księżyca. Co prawda pełnia jest 24 we w czwartek, ale celebrować już można. Księżyca rośnie. Jesteśmy w księżycu przybywającym przed pełnią, przed nowiem. Także działać będziemy. Witam Karnel, Klarę, Norę, witam. Zaraz wam powiem, co ja mam do tego deseru. Deser, jak zajrzycie do zdjęć na Instagramie, tam jest pokazane, jak wygląda. Potrzebne do niego Oreo, serek mascarpone, truskawki, trochę cukru. Ja mam jeszcze borówki na wierzch, a do mascarpone śmietana 30. To już wszystko będziemy ubijać, mieszać, czarować, także tak będziemy robić. Małgosia, Beata, Magic Wood, witajcie, super. Słuchajcie, ja najpierw mam truskawki, które obrać muszę, więc tu sobie poobieramy, zaraz usiądę, ale kotek. Tutaj mamy jeszcze kawałek truskawek już obranych. Oreo mam włożone do naczynka, w którym będę to blendować, w sensie, żeby to pokruszyć. Więc zaraz będzie dużo hałasu, ale najpierw obiorę truskawki i będziemy sobie tutaj działać. O, nawet mnie widać. Dobrze, super. Bo wiecie co, stoicie na stołku, wazonie i mam statywiku. Także to bym powiedziała... O, jeszcze na obierki nie wzięłam. Wszystko blisko. Truskawki są malutkie. Obrać trzeba z szypułkami. Nie będziemy ich... A są pyszne, słuchajcie. I pamiętajcie, żeby sobie przy tej naszej magicznej czynności, magicznym gotowaniu, tak mówię, zżerać truskawki w intencji dobrobytu. A te są wyjątkowo słodkie. Także nie bójmy się podżerać w magicznej kuchni. Ja dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy 4 desery, dlatego że 2 zeźremy, a 2 będą na wieczorne ciamkania. Cześć wszystkim. Będą stały w lodówce. Takie zimne desery. Zresztą truskawki też są z lodówki, też są zimne i chłodne. Także słuchajcie, będzie się działo. Dobra, Rekordia. Napiszcie mi, co tam gotujecie. Co tam robicie? Bo cokolwiek nie robicie, ale z truskawek to jest właśnie dobrobyt i uczczenie tej naszej pełni truskawkowej. Tak to w czerwcu jest. Zastanawiam się, co będziemy robić na pełnię burzowego księżyca w lipcu. To będzie musiało być coś piorunującego, myślę. Awe Smoczek, Kacha, witajcie. Dziewczyny się z tobą witają. Dorota, cześć, Dorota tam coś międli. My przy okazji, słuchajcie, zrobiłyśmy babeczki z truskawkami i borówkami, dlatego że deseru, deseru to nie dowieziemy do księgowej, a babeczki owszem. I niech razem z nami uczci pełnię truskawkowego księżyca, więc będą truskawkowe babeszki. Truskawkowe babeszki będą, także super. Ja tutaj wlewam śmietany i ten, śmietane. No bo to trzeba ubijać, bo to się długo ubija. Także Dorota śmietanę i mascarpone miesza w proporcjach jakich? Ja wziąłam cały kubeczek, 330 gram. Śmietany, okej. I ile mascarpone? Wiesz co? Połowę? Jak ci smakuje, tak dużo daj. Myśmy kupiły podwójny. No. Także taką 1/4. Tak mało? No, możemy wziąć połowę, to połowę. Nie ma znaczenia. Drugą połowę zostawimy naprawdę nie na ma jagodowym. Im więcej, tym lepiej. Łe. I tak nawet jak zostanie po takim deserze, to i tak wyżrzem. Tak, jak było na Asi urodzinach, to myśmy ostatniego dnia sobie usiadły i wyżarły. Wyżarły łyżką. Bezem. Tak było. Kogo my tam mamy? Lidia mówi, że robi biszkop z truskawkami. Tak, witaj, tak, Anna. Witaj. Widzicie, jak fajnie się spotkać w niedzielę, coś urzeźbić, to nie macie pojęcia. A ja jeszcze do babeczek wróciłam trochę borówek. No, borówki były w lekko sensownej cenie, bo kosztowały 9 zł w Lidlu za pół kilo, to jeszcze da się
Wiem, że lubisz pożarej. Nie, ja tutaj truskawkowo czaruję. Truskawkowo. Także. Nie wiem, czy to nie będzie za głośno. Będzie. To ja będę cichą. Nie, możesz. Będziemy ubijać. Może ja się przeniosę. Nie, nie przenoś się, to kuchnia jest. Tu ma być głośno. Tu mają sprzęty chodzić i żeby się. Się... Przepraszam. Głośno. Teraz to ja będę czytać, co wy tam robicie. Pierogi z truskawkami, biszkop z truskawkami. Co z truskawkami? Wow. A, to jest ważne. Obieram to. Na sekundę przerwę, bo pomyślałam, może w końcu te nasze truskawki wyjdą. Z krzaczorów. Z krzaczorów i dołączą. Może tak, ale ten, no, coś miałam powiedzieć, a zapomniałam. A, że właśnie tak fajnie sobie usiąść i coś zrobić i tak byśmy robiły. A teraz Instagram polega na tym, że można się włączyć i na żywo. Tyle tylko, że to nie będzie piękny film z cięciami i cudownymi, że tam po kolei co zrobić. Ale słuchajcie, no, bądźmy szczerzy. Jaka kucharka, taka kuchnia. Ja jestem z tych do obierania, słuchajcie. Mogę obrać, pokroić, zmielić. To mi dobrze idzie. Awe Antośka, niech moc skały będzie z Tobą. Beata mówi, że robi tiramisu truskawkowe z pokruszoną wezą w kucharkach. Nie mamy kucharków, ale mamy szklanki duże. No nie mam kucharków. Ale też ile tych kucharków się używa, mamy duże szklanki, będzie okej. Okay. Powiedzcie, czy mnie przez tego robota słychać. Nie, ja tak będę właśnie co chwilę przerywać, wiesz, żeby... Od razu ubijasz śmietanę z mascarpone, czy najpierw śmietana, potem dokładamy? Najpierw śmietana, na końcu mascarpone. Najpierw śmietana, ubić wszystko jasne. Później dodajemy mascarpone. I wszystko jasne. Jeszcze chwilkę, przepraszam. No, to chyba możesz mówić, nie? Mogę. Słychać? Słychać, no. A to dobrze. Ale co ja będę gadać, jak ja truskawki odbieram? Skupiam się. Skupiam się magicznie. Co ja mogę opowiedzieć o truskawkach? O magicznej nocy truskawek. Nie, tak naprawdę jest taki rytuał, właśnie czerwcowy, co należałoby może celebrować w pełni. Więc teraz mamy czwartek, 24. Rytuał 11 truskawek. Czemu 11? Nie mam bladego pojęcia. Spotkałam się z tym rytuałem na jakichś zagranicznych stronach, bo słuchajcie, u nas wiktanizm i magiczność to w sumie dopiero raczkuje, nie? Chodzi o to, żeby wybrać 11 najbardziej dorodnych truskawek, położyć je na swoim ołtarzyku, bardzo mocno skupić się na swojej intencji, naładować te truskawki właśnie tą intencją i zjeść. Idąc tropem, że co dajemy w środek, to potem magicznie działa, dlatego też magicznie gotujemy, to właśnie te 11 truskawek przy czerwcowej pełni, nam da możliwość spełnienia marzeń. Ja truskawki obrałam. Petersonia mówi, bo my jesteśmy tą 12, że truskawką. A jesteście truskawki wszystkie. No. Jeszcze trochę, sorry. Tak to jest. Jagódki. Jeszcze chwilę, już jest. No, za moment będzie cicho. Thank you.
piękności trzeba właśnie zdjęcie zrobić. Zaraz poproszę Dorotę, będzie robiła zdjęcie. To potem wmieszamy. No tam trzecie. Palimy razem świeczkę. Wiecie co, że ja mam zapaloną na górze świeczkę i zapomniałam razem z nami zapalić. Zapal ta świeca. Oczywiście, że tak. Ja patrzę, czy tu mam jakąś drugą, którą mogłabym. Lecę po świeczkę. No ja przyjdę. Wybrałam ciemno truskawkową. Oczywiście, że w ferworze truskawkowego zamieszania zapomniałam, że razem wypadałoby tę świeczkę zapalić. Także kochani, zanim to zeźremy, zapalamy nasze magiczne truskawkowe świece. Patrzę, że mam nawet truskawkową zapalniczkę. W intencji zdrowia, pomyślności i realizacji naszych marzeń pełniowych, żeby ten deser szedł na zdrowie i na magiczne działania wzmacniania naszych pozytywnych intencji. O, dokładnie tak. Na górze to mam zawsze zapalone, nigdy nie gaśnie. Ale ten, ale zapomniałam, że czarazem. Czarazem. Dobra, już nadchodzi ten moment, że maskarpone jest tak w miarę zrobiona. Ja będę głową wystawać, też dobrze. Maskarpone. Ale dzisiaj uwaga, profeska. Tak jest. Nie, bo mam czarną kieckę, a tu się można jeszcze raz jadę do Łodzi na kamienie po drodze do księgowej. Bo wymyśliłam. Nie komentujcie. Bo wymyśliłam, że jeszcze. Karta myślała wieczorem. Jeszcze to by kupić. Jeszcze to było. Jeszcze tamto, więc po prostu się jeszcze raz wybieramy. Więc nie oceniajcie. Także nie chciałam sobie pobrudzić kiecki. Więc fartuszek z kieszonką na kamienie. Także. Dobrze, czyli tak, truskawki obrane. Zaraz poproszę Dorotę, żeby mi zrobiła zdjęcie z truskawki ma. Tam jest ubita śmietana i dodane mascarpone. Mascarpone, jakbyście miały tą normalne 250 gram, to 250 gram całe do tego, do tej śmietany. Ja już nie wiem. Zapalona, smoczek mówi super. A pięknie ten deser wygląda. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to widział, bośmy próbny deser zrobiły. To znaczy on postał 3 minuty. Zdjęcie i pychota. Już. A teraz zdjęcie robię? Mhm. Mam was tutaj w. Może tylko mascarpone do lodówki. Opowiadam wam didaskalia zza sceny. Didaskalia. A teraz robimy miniaturkę. Otwarcie lodówki nastąpiło. Truskawki wzięła do dłoni. Uśmiechnęła się w stronę widzów. Jak już didaskalia. No didaskalia. Wszystko. Didaskalia. Czekaj, bo się tutaj coś... Miniaturka. Uno momento, signora. Ze truskawkami. Wiecie, no, w życiu youtubera jedzenie nie odbywa się normalnie. Opowiem wam historię z nadmorza. Czekaj. Jedyneczka. Uśmiech. Wiesz, jesteś troszkę... Weź z tej strony, kochana, tu. O, bardziej tak. Sorry, teraz mnie nie widać. O. Hopsa. Jeszcze tu. I hopsa. I jeszcze tu. I hopsa, dobra. Dobra, to miniaturki poszły. Słuchajcie, opowiem wam historię z życia youtubera. Byłyśmy nad morzem, ja, Dorota i Katarzyna. No i wiadomo, jak to nad morzem, to człowiek sobie pozwala, knajpy, restauracje, wtedy wszystko było czynne. No i wchodzimy, zamawiamy coś i Katarzyna nóż, widelec, a tak stój! I stój, krzyknę całą knajpę. Zdjęcia, nagranie, zdjęcia, smacznego. I w pewnym momencie, jak gdzieś czegoś nie nagrywałyśmy, to Katarzyna już z tymi widelcami tak stanęła i tak czeka, gdzie ta sława, gdzie te zdjęcia, nie? Także tak, słuchajcie, nie zje się normalnie, bo wszystko trzeba będzie obfotografować i wrzucić. Ale z drugiej strony to jest no, fajna praca, no. Lubię tu z wami być. Także tak to. Magdalena, cieszyłam się zdjęciem. Jeszcze odbijanie. A ja... Wrzucę trochę truskawek, jak już mam zrobione zdjęcie, do tego, co będę mieliła. Wszystko
wszystko umyte, żeby nie było. Bo potrafiłam nie myć, wiecie, ziemi. Ale to chyba odporność się wyrobiło. Także. Wow! Katarzyna się uśmiecha, słuchała. No. Katarzyna potwierdzi, że tak było, że w pewnym momencie to już po prostu nie dało się zjeść, bo trzeba było wszystko obcykać. Wszystko. Kasia jest świadkiem, że nie wymyślamy. Nie. Tak było. Mówi artystki. No. Dokładnie. Tadam, tadam. O Jezu, ale to poczekaj. Nie, nie, jest to talerze położę, spoko. Słuchaj, bo teraz wam mówię. Takich rzeczy absolutnie się nie wyrzuca. Nie wrzuca się do mycia od razu, ponieważ ja nawet nie będę się, wiecie, krygowała, że takich rzeczy nie robię. Ja też tu stoję, zobacz, co ja biorę. O! Dekielek. No. Także sorry, przepraszam, nie jest to insta-friendly. O ja, to wygląda insta-friendly. Ale nie musi być. Babeczki się robią? O ja. Pokażemy wam na końcu. Tak jak mówię, babeczki musimy zabrać, musimy. Babeczki. Chcemy. Także tego, uwaga, nie wolno odmawiać dzieciom, ani dorosłym wróżkom. Takie rzeczy są do wylizywania. Żeby nie było, mniej potem jest mycia z tego wszystkiego. Tak to bywa. Także. Kasia mówi, że to prawda, czujna musiałam być. Dokładnie. Nie dało się na głodnego kawy wypić, bo była na przykład ładna. Trzeba było ją fotografować. Dokładnie. Także słuchajcie. Rzeczy oblizywanko. Swoje bakcyle, swoje bakterie. Ale pita śmietana z mascarpone. Jeżeli istnieje orgazm kulinarny. Czy to było to? Zawsze to jest to. Pamiętasz nasz orgazm w Ikei? A nie, bo my dostałyśmy wspólny. Elektroniczny. Jakkolwiek to nie zabrzmi. To były czasy, kiedy jeszcze nie było za bardzo ładowarek USB, a tu była z trzema wejściami i my zobaczyłyśmy i tak od razu kupił się. Teraz już są, ale wtedy. My tak mówimy, myśmy zawsze to robili za dziecka. Pamiętajcie, magicznie, nie porzucać dziecięcia w sobie. Wszyscy mówią, pracuj z wewnętrznym dzieckiem, a potem na poważnie nie wylizują rzeczy po mascarpone. Jaka to praca? Trzeba wylizywać. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Teraz ja będę bzyczeć, ponieważ będę ubzykiwać Oreo. Oczywiście, mogą być tu różne inne ciastka. Nawet tak myślałyśmy, że takie sosanki z Lidla są takie słodkie. Zbożowe. To też by mogło mogą być jakiekolwiek. Ale byśmy się wyoreowały. No. Wyoreowałyśmy się. Teraz ja do was tyłem, sorry. Aha. Ja. Nie mam podłączek. Ten biały już możesz wyciągnąć. Już można, nie? Dobra. To już go zbierzemy. Nie, mam, posiadam roboty, aż jestem zdziwiona. No. No patrz, nie działa? Aha. Zaklejające bardzo. No trzeba je trochę tam. Robią się tylko po kolei. Pokleją się, nie? Troszkę. Nie. Tylko one muszą dochodzić na ten kran. Trzeba je. Przewracać. Ups. O,
ten różny dźwięk, kiedy załapują, kiedy na pusto lecą, nie? Więc my tu będziemy... O, już połowę jest, spoko. Pokleiło do boku. No tak, to trzeba już pokleić. Ale to spoko. Dobra. Dobra. Wygląda to dziwnie, ale działa. Oddam, bo tu mam, poczekajcie. Przypomina mi to czasy dziecięce, jak ciocia robiła ciasto, oczywiście wakacje na wsi, gromada dzieci. No i starszyzna drapnęła miskę do oblizywania, a za nią młodsi, którym zostało niewiele do oblizywania. Były to czasy. Boże, mi się sterczą różne rzeczy. Niech sterczą. Lepiej, żeby starczały. Była gdzieś rumiankowy ślicznie. No, słuchajcie, jak już to zrobimy i to wytegujemy... I jeszcze truskawki musisz. Tak, to będę, już tutaj będę mieliła truskawki. To bym rzuciła do jakiejś miseczki, wiesz, Azalisz, bo... Tylko w szklankę nie ściągnę. Miseczki albo do szklanki. Tyle? Ja mam już dwie. Tu są dwie i tu... Aha. A to też, dobrze. To mi się powiedzieć. Małe nieporozumienie. Nie, Dorota nie, nie liczy. Nie, bo jeszcze tutaj weźmę łóżkę. Miałam rozdwojenie. I teraz trzeba powyciągać, wiecie, to Oreo, co może być dosyć niebezpieczne. Boże święty. Boże święty. Aha. Bardzo. Do miski. Do miski. Dobra. Słuchajcie, bo to się oczywiście skleiło. Dobra. Bo to jest markiza, więc trzeba to o. Nibidip, nibidip. O, już jest dobrze, zaraz będzie do truskawek. To jest sklejone, a tu mamy suche. No ja to może powyciągnę całkiem. To jest super. Będzie nam łatwiej. Wygląda to totalnie jak czarna kawa albo ziemia. Tak. Ale jest przepyszne. Także tak orełko, zmielone orełko. No jak widzieliście, to mielenie, to trzeba tam począchać trochę. Zależy jeszcze od sprzętu, jaki to ma, nie? No ja mam taki. Trzeba trochę począchać. Słuchajcie, ja muszę posprzątać, bo ja inaczej... Zostawcie parę na ozdobienie. Ale czego? Czego, truskawek? Nie, truskawki mam, oreo nie. No, masa Oreo, dokładnie tak. Dobra. I lecimy z truskawkami teraz. I trochę możesz sypać, tam jest cukier puder. Cukru pudru. Troszku, tak. Bo dużo cukru nie dawałam do tej śmietany. Ja tym sitkiem nie sypię. Ja to sitkiem nie. Nie wierzysz sitkom? Nie, nie wierzę sitkom. Czyli trochę cukru pudru. Znaczy, trochę to jest też ten małą łyżeczką. Mam razy. O, coś się przy tego znowu będzie. Przemoczyło się? Nawet nie przemoczyło, tylko przesuchnęło właśnie. Coś mi się kółko kręci, ale nie, to u mnie. Dobra. A, bo mi przeszło na inny internet. Ja muszę wytrzeć, bo upadła. Gdzieś mi ścierki wszystkie. Tam masz ścierki, tam masz na kaloryferze ścierki. Nieprawda, tu mam. O. Ja nie lubię bardzo... Jak są jakiekolwiek. Też jak się od razu sprząta, jak się gotuje, nie, to jest czyściej. Jakie fajne zatrzymanie, zobacz. No. Dajcie znać, czy u Was jest ok. U Was jest ok? Mam wszystkie produkty i będę robić później. Super. Szybko. Truskawki, moment. Myślę, że można to przelać, nie? I jeszcze dorobić. Mhm. Prawda? Czekaj, tu mamy gdzieś jakiś... Ja może w to przeleję nawet. To będzie odbywało. Tam też jest Oreo. Dokładnie. Dobra. Sorry, że my tak znikamy. Trochę, nie, pewnie moją dupę widać. No,
Widać. Dobra, widać. W kolejne truskawki. Szczerze Wam powiem, że ja mam trochę do ozdobienia. Mamy jeszcze. I truskawek, i tylko chciałam ozdobić borówką. Także jest, to dobrze. Tutaj Dorocie stanęło. Nie, już je odświeżyłam. Bo mi się przełączyło z jednego internetu na drugi, dlatego. Także jak widzicie, ile my tu siedzimy, która jest godzina? Niecałe pół godziny, słuchajcie, i deser gotowy, tak naprawdę. Więc rewelacja. Dorota będzie nakładała, bo warstwy. To już jest skomplikowane. Wystarczy, że ja tutaj udaję, że coś umiem. Jak udajesz? A kto to wszystko tutaj, o, podziuba? No ja dziubię robię, bo... No bo ja na przykład nie lubię truskawek. Nie lubisz? Cała matka mnie całe dzieciństwo męczyła, przetwory były robione w domu. I wiecznie obierałam truskawki, nawyk. A ja wiecznie nie lubiłam. Nie miałam z tym problemu. Siadałam, czytałam, obierałam. Nie było problemu w ogóle. Ja mam cukier w tym, bo to tylko raz, dwa, to się rozdziera, tak. A lubię ten cukier puder, bo się szybciej tam nie masz tych grudek, jak się nie rozmiesza. O, i już. To do zlewu. A tutaj, proszę Państwa, mamy ziemię do kwiatków. Jakby oddaję pola, tak sobie z boczku cupnę, tak ledwie. Dorota będzie przelewać. Smoczek mówi, lubię truskawki z kruskami na zimno, to jest smak dzieciństwa. No właśnie tak, ale nie. Wszystko, co jest z kruskami na słodko. Wiecie, jakby był głód i w ogóle nie było wyboru, to by człowiek wszystko zjadł. Takie było jakieś przysłowie, że jak człowiek nie może... Nie, jak znajdzie ochotę, to i pieskota wyłomota, tak? Jak czegoś nie ma, to nie ma problemu. Ale tak. Podaj warstwy, jak widzisz komentarz. Jak Dorota robi warstwy? Najpierw idzie bita śmietana. Bita śmietana, nabitą śmietanę, trochę truskawek i Oreo. Idę do Ciebie z tym sprzętem. Tutaj jest nawet lepszy statyw, bo można go przystawić po prostu. Czekajcie. O, wszystko będzie wiadome. Bita śmietana. Znaczy z mascarpone. Oczywiście, no myślimy cały czas o tym samym, nie? Coś się stało, pani Janu? Nie, patrzę. A co z mascarpone? Mascarpone jest wmieszane w bitą śmietanę, Magdalena. Razem z bitą śmietaną jest połączone. Mhm. Połączone i dlatego tak. Ta bita śmietana jest taka, jest taki... Jak macie. Teraz damy troszeczkę tego Oreo na bitą śmietanę. Może ja Ci podstawię, żeś nie nosiła. Nie. Bo to się będzie... No, to jest takie troszeczkę tam u góry. Tam później będzie trochę więcej. Czy chcesz już od razu więcej? Nie wiem, nie znam się. Troszeczkę. Paczam. Jeszcze tu. Takie sadzenie kwiatków na wiosnę. Odkręcamy truskawki. Czyli nasz najbardziej magiczny artefakt. Składnik deseru. Tego magicznego deseru. Wlewanko. Truskawki są zimne, śmietana, mascarpone zimne, to ten deser taki chłodny wychodzi, Wam powiem.
i na nowo abarot, jak to się mówi. Mascarpone. To by można było oczywiście robić szprycą, ładne różyczki i tak dalej. Tu oczy jedzą, chcą jeść i o, daj mi to, zostaw tą szprycę. Zamilkłam w atencji, tak, atencji kładzenia warstw deserkowych. Tak. Dobra. Tu. Posypujemy naszą kwiatkową ziemią. Ślinka mi cieknie, mam ślinotok już. Smoczek mówi, że Oreo używam na torcie, jak dekoruję, i Oreo udaje ziemię. Do końca, bo tam jeszcze jedna jest, tak, nie? Teraz to idzie przynieść jeszcze jedną. Jeszcze jedną truskawkową cuśkę. A to na razie, o. Fajnie to wygląda, nie? Dolać, zalać do pełna. Jak coś zostanie, to się wypije. I teraz ostatnie. Wiecie co, to wszystko zależy od pucharku. Jak macie mega duże, to możecie robić porządny kleks. Iresta mówi, ja lubię truskawki pokrojone na kanapkę z masłem, nietypowo, a smacznie. Babcia mi tak robiła. No, truskawki, tak. Znam to. Znam to. Nie, na kanapce. Na kanapce było jedzone, aż zaliś. Podobnie pewnie, wiesz, jak na słodko, to uwaga, będzie paluch. Ale mam badania, pracowałam kiedyś w kuchni. Czekajcie, bo ja pójdę do bałaganu łyżkowego, ponieważ można by było łyżką już to. O. Proszę bardzo. Słuchajcie. Już tak, o. Kopczyk. O, akurat tak. Proszę bardzo. Troszkę za dużo Oreo stegowałam. Ale nic, to zostanie do jagódek. Dosłownie. O. No i słuchajcie, deser jakby jest gotowy. Chcesz jagódkę czy truskawkę? Truskawkę mam w lodowce. Nie, jagódkę weźmiemy ze trzy. Tak tylko, o, wiecie. Na białe. Dla fanu. Dla fanu. No. I deser gotowy. Zobaczcie, pół godziny. I normalnie. Cały dom się naje, matka, ojciec plus dwoje dzieci. Ha. Dobra, odwracam się. Odwracam się. Gdzie? Tam. A, poczekajcie. Muszę się upominać. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj zadziewają się. No, babeczki. Babeczki, proszę bardzo. Jest. O, z truskawkami, również tudzież. Także widzicie, piekarniki nie próżnują. No, słuchajcie, moi kochani. Świeczki niech się dopalą do końca. Moja stoi. No właśnie, o, na czymś takim staliście. Stołek, wazon i ten. Dokładnie tak. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólne gotowanie. Na Szkole Magii Tarota za moment ukaże się zdjęcie deseru, pod którym wy się chwalcie swoimi deserami, wypiekami, obiadami, co tam intencyjnie z nami razem gotowaliście. Mam nadzieję, że było przepysznie. Mam nadzieję, że w ogóle wam się spodobał przepis deserkowy, pychotny deserkowy przepis jednym okiem. I że skorzystacie czy dzisiaj, czy jutro, czy w ogóle w sezonie truskawkowym ku czci pełni truskawkowego księżyca w czerwcu. Buziaki dla was. Do zobaczenia i pa, pa.